I cześć, witamy z powrotem, a Menti Krasnoludzkiej opowieści DC Universe Online Pirat i idziemy na arenę. A co? Arena z PvP, opowiadałem wam w ostatnim odcinku, że to zrobimy. I spróbujemy to zrobić. Także mam nadzieję, że uda nam się, a że będzie to fajne, że znowu wygramy, a ponieważ lubimy wygrywać, a przynajmniej ja lubię wygrywać. Au, au, au. No i co? To robimy cięcie, tak? I wchodzimy, kiedy to już będzie dostępne. I potem idziemy spać. W końcu. Należy mi się. Ale też należy wam się trochę odcinków fajnych. A mimo, że już moja narracja nie jest fajna, bo jestem zmęczony. Dobra, cięcie i czekamy na start. I zaczynamy zabawę. Australia 8-8 po raz pierwszy. Ja naprawdę te rzeczy, które mówię, że robię po raz pierwszy, to naprawdę robię po raz pierwszy. Ja naprawdę nie mam pojęcia, o co tu chodzi. A jak to wygląda i co właściwie będę miał robić? Wiem, że będę starał się wypaść jak najlepiej, jak zawsze. Mimo, że ostatnio mi nie wyszło, to teraz może. Mam bardzo dobry poziom. Gdzie jest moja drużyna? Przezywamy Miśka, tak czy siak. Czy oni już są w walce? Tak, oni już są w walce. Dobra, nie wiem, o co chodzi, szukam... Wow, 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 wow! I lecę do moich chłopaków. Gdzie są niebieskie strzałki, to ja tam będę i postaram się kogoś zamordować. Tutaj są. Cigurat. Strzelam do jakiegoś typka, biorę sobie shielda. Full auto, odskok. Widać, że on nic nie robi, albo ma laga, albo coś, ale nie będę się tym specjalnie przejmował. Na ciebie jedyneczkę rzucam. Odskakuję. Podbijam cię teraz. Jeszcze raz cię podbijam. Ależ on ma healing. Teraz crowd control. Podbijamy. Shield, 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 shield. Minion. Minion. Podbijam go, podbijam go. Teraz do niego doskakuję. Używam tego skilla. Odskakuję. Zabiję go. Nie, nie, nie. Ja go zabiję. Nie on mnie, tylko ja jego. Tak jest. Tak się to robi. Tak się to robi u mnie w mieście. I teraz tego. Match over. A, przegrałem. Mimo, że dopiero zacząłem. Dlaczego tak? I o co tu właściwie chodzi? Ale nie jestem ostatni. Zobaczcie, jestem w środku, mimo, że dopiero aha, może nie. Nie wiem, o co tu chodziło, szczerze mówiąc. Może jeszcze raz, bo to był fail. Spróbujmy jeszcze raz. Wyglądało fajnie. Wyglądało, że ma duży potencjał, bo generalnie ja lubię właśnie swoją postacią coś takiego robić, a nie ten Legend z PvP. Także wiem, że jeżeli będę cokolwiek robił z PvP, to to jest to. No i oczywiście w otwartym świecie. Także cięcie i czekam na następne podejście. A następne podejście już teraz. Bardzo szybko to mi wyszło. Może tym razem zacznę od początku i zobaczę, o co tu właściwie chodzi. Czy to trzeba jakieś punkty przejmować, czy co? Czy to jest po prostu napieprzanka, a non-stop, 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 non-stop. Cokolwiek by to nie było, a mam nadzieję, że będzie to fajne. Ale wygląda na to, że zaczęliśmy właśnie od początku. Mam drużynę. Poziom 12, 11, 11, 10, czyli podobne poziomy. Nie jestem najniższy, nie jestem też najwyższy, więc jest ok. A mamy fire, 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 fire. Nature. A nie, bo to jest damage, 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 damage i chyba control, to o to chodzi. Dobra, szczaiłem, mój błąd. A już widzę, że tu jest potencjał dla healera i prawdopodobnie w którymś momencie się przekształcę w healera. No ale to zobaczymy jeszcze. Przyzywamy miniona. Rzucamy na nich shielda, tak na zapas. Nie wiem, za ile to się zaczyna. Już się zaczyna. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Idę tam, idę tam, idę za nią. Dobra, nie wiem, gdzie mam iść, co mam robić, ale wiem, że tu wchodzę. Przeciwniku? Ja bym chciał kogoś zamordować. Generalnie tylko na tym mi zależy. Heroes, okej. Tam jest czerwona strzałka, idę tam. Ciach, ciach, ciach. Bardzo dobrze, coś kontrolujemy. To są chyba capture pointy. Chodź tu, w kiutku. I am Legion. Ja cię znam! Ja z nim walczyłem wcześniej. Pofruń, 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 pofruń. Dobra. Heroes control the ziggurat. Dobra.
Dobra, mamy go. Teraz on już jest mój, nie ma opcji, żeby nie. Patrzcie, jak go szybko pokonaliśmy. Następny leci. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale mi się to podoba. Oj, teraz to jestem nakręcony, powiem wam. Mimo, że byłem śpiący, to teraz już nie. Emocje wzięły górę. I po prostu czas mordować, czas mordować. Mam shielda. Patrzcie, we dwójkę po prostu dominujemy, dominujemy tą grę. Dobra, idę tam. Lecę, lecę, lecę. I tutaj widzę jakiegoś gracza. Mam zamiar go wytłuc. Ale niestety sam. Jest niebezpiecznie. Piątka. Szóstka. Przyzywam. Ależ dopadli mnie teraz. Teraz dostałem po dupie, strasznie. Ale i tak fajnie. Nie do końca wiem dalej, co tutaj mam robić. Dezigurat, dezigurat, dezigurat. Przyzywamy. Zamordujemy go. Trochę mi się przycięło. Odskok, podrzut. On się leczy, a ja nie mogę mu nic zrobić. Okej, okay. Może powinien przestać strzelać i w końcu ruszyć dupę stąd. Dobra, gdzie mam lecieć? Generalnie tutaj już byłem. Tutaj lecę. A nie, bo tu nikogo nie ma. Okej, okay. Tu? Tak, tam jest dobry punkt. Nie, niedobrze. No już przestań. Heroes have lost the comm room. Aha, czyli to jest teraz nasz. Dobra. Daję wam shielda teraz. A, bo on jest ponad nami, to po co ja to robię? Dobra, nieważne. To jest comm room, tak? Ustawiamy turety, żeby biły przeciwników naszych. Dobra, coś robię, coś wpływam. Wolałbym się bić, ale jest zawsze okej. I tutaj się bijemy. Tak jest, tutaj już widzę, że jest napieprzanka. Villains have lost the comm room. Dobra, uratowaliśmy. A i straciliśmy ten comm room, ale zaraz już tam wracamy i ja ich zamorduję. Ja sam ich zamorduję. Ja nie potrzebuję pomocy. Knockout. No dobra. To już mam z głowy. Tu widzę gdzieś gracza przeciwnego, tylko nie do końca go widzę tak naprawdę. I am Legion. Ja cię znam. Ja cię będę mordował bardzo dużo. Non-stop właściwie cię będę mordował. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Hop! Lecimy tam. Może się uda to przejąć. Widzę, że tu jest jeden z moich graczy, więc powinien mi być w stanie pomóc. A może nie. Tutaj widzę, że jest dwóch broniących, więc to nie ma sensu, żebym tego bronił. A trzeba powalczyć o to. To jest chyba Ziggurat i to jest chyba tak jakby centralny punkt. To chyba polega na tym. Więc idę tutaj i będę starał się to przejąć. Ok, biją nas. Strasznie nas biją. Okej, okay, zostałem znowu. Aha, bo ich było tutaj trzech albo czterech nawet, na nas dwóch. Więc trudno, trudno. Villain base. Okej, okay, dostajemy w dupę generalnie na tym battlegroundzie, niestety. Ale co poradzę, no. Villains control the processing facility. Lecę jak najszybciej umiem. I tutaj, do Ziggurata dalej. Pierwsze. Albo tam, gdzie jest moja drużyna może. Dobra, lecę do swojej drużyny, bo to nie ma sensu, żebym się tutaj bił sam. Jak na razie mamy mniej punktów, co oznacza, albo że wygrywamy chyba. Dobra, jesteśmy tutaj, przyzywaniec. Dobra.
daje chłopakom szybko shielda. No i właśnie, to tego nie lubię, tego uciekania z walki. Dobra, udało się go zamordować, a mimo niebezpieczeństw... A, ja nie powinienem używać tych sód, bo przecież to są moje sody przeznaczone do PvE. Nieważne, fajnie jest. Tego już nie ma, mamy go z głowy. A wygląda na to, że wygrywamy. W końcu zacząłem się też chyba przyczyniać do czegokolwiek, co tutaj robimy. Tam jest moja drużyna, lecę za nią. Tak jest. Dobra, tutaj jest mój partner. Heroes control the comm room. Nie wiem, co się stało, nie wiem, co się stało. Mały lag. On może latać i strzelać, to jest niefajne, to jest niefajne, to jest niefajne, to jest niefajne. I kompletnie mnie przedymał. World of Power, uda się? Nie, nie zdążyłem. Szkoda. A, bo mogłem rzeczywiście tutaj coś zrobić. No ale niestety. A, widać, nie jestem aż tak dobry, jak mi się wydawało. Dobra. Wiem, że jeden na jeden jestem w stanie ogarnąć, natomiast przy takim chaosie to już trochę mnie przerasta, szczególnie o tej porze. Ale może, może coś z tego jeszcze wyniknie. Generalnie też tutaj wszystko zależy od tego, czy jest dobry teamplay, no bo... Jaki to ma sens, jeżeli jest przewaga 3 na 1, tak? Strasznie mnie biją, uciekam stąd. Generalnie dominują mnie i po raz kolejny zostaję pokonany. No niestety, nie idzie mi to zupełnie. I chyba tym razem przegrywamy już jednak. Już myślałem, że mamy moment, że pójdzie to na po naszej myśli, ale niestety... Nie, nie, jak na razie nie. Okay. Na razie mam 88 punktów, czyli teoretycznie może wygrywamy, może nie. Jeszcze do końca tego nie rozumiem. A i najwidoczniej też nie do końca rozumiem, jak działa mechanika PvP, bo straszny wpierw dostaję od tych wszystkich graczy. A poza tym, że tutaj jest ich stado po prostu. Idę tu do naszych. Najwidoczniej jest to słuszna rzecz, żeby trzymać się w grupie. Dobra, tego to spokojnie powinien być w stanie ogarnąć. Mam przyzwańca, rzuca na nas shielda. Na tego rzucimy pieska. Podrzucimy go. I teraz doskoczymy jeszcze do niego. Pięknie. No i widzicie, no to właśnie o to chodzi, żeby chyba grupą to działać, a nie żeby próbował tutaj być Rambo. Ale chyba, no nie wiem, czy teraz przegrywamy, czy wygrywamy. Dobra, Guardiana zbije. Bo jak się Peta zbije, to też jest dobrze. Tutaj mamy przeciwnika i przegraliśmy. Niestety. Między innymi przeze mnie, najwidoczniej. Chociaż trochę damage'a wcisnąłem w porównaniu do innych. No ale nie wiem, nie poszło nam. A widocznie to jest taka pora, że już nie powinienem grać w gry PvP. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się podobało, mimo że kompletnie nie wiedziałem, co robię. Jest godzina w tej chwili w 3:30 rano, tak jak mówiłem. Późno nosy maraton, ale dzięki temu wypuściłem dla was 4 albo 5 filmików, nawet nie wiem ile. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję wam bardzo za tą uwagę. A i do zobaczenia w następnych odcinkach, moi drodzy. Trzymajcie się, dobranoc. I do łóżeczka. Do potusi.